Moja droga, tutaj czas płynie tak samo jak zawsze. Nawet już nie potrafię powiedzieć szybko czy wolno. Żyję według starego, sprawdzonego schematu. Tak samo jak przed twoim i przyznaję to z bólem. Nieoczekiwanym wyjazdem. Twoim nieoczekiwanym wyjazdem. Nagłe zniknięcie, no bo ja bym, jak sądzę, nie potrafił tak uciec. Rzucić wszystkim, zapomnieć, wymazać te długie lata i uznać za niebyłe, dawne przyzwyczajenia. Powinnaś tu wrócić, może spektakularnie, przy dźwiękach orkiestry i jęku wiwatujących tłumów. A może właśnie skrycie, w przebraniu zdejmując dopiero przede mną kamuflującą maskę. Sama wiesz, że stąd nie da się tak naprawdę wyjechać. Sama wiesz, że być daleko stąd to wciąż tylko znaczy być tutaj. Ci, o których pytasz w listach, też tak sądzą, ale coraz mniej mam z nimi kontaktów. Nie chce mi się do nich dzwonić. Sorry, nie chce mi się dzwonić. Sorry, już nie mam siły. Podarować na nich trochę czasu, ale jakoś trudno mi się zdecydować. Znowu wyrzuty sumienia mnie zżerają, choć sądzę, że tym, o których pytasz, również szkoda na to czasu. Wyobraź sobie, że niedawno na jednym z alkoholowych przyjęć, na które, jak wiesz, uczęszczam z pewną regularnością, zasypiająca na kanapie od nadmiaru dymu i wina dziewczyna powiedziała mi: przykryj mnie, proszę, przykryj. Chciałabym ją przykrył. Naprawdę tego chciała. Chodzi o dziewczynę zasypiającą na kanapie, to ja wtedy żałowałem, że nie powiedziała: pokryj mnie. Czy to źle o mnie świadczy, bo ja sam już nie wiem. Powiedz mi, bo ja już nic nie wiem.